witajcie na kanale Agnes z Beauty Vlog i zapraszam Was na kolejny film na moim kanale, a dzisiaj jak widzicie po tytule, zapraszam Was na haul zakupowy. Ostatnio byłam z moim narzeczonym i z córką, byliśmy w Warszawie, więc mamy z tego mały haul. Mamy tutaj sklepy takie jak Twinkie Candle, Ikea, Primarka, Dilza, Lasze i Action, więc mamy aż 6 sklepów, także bez zbędnego gadania przechodzimy do meritum i do dalszej części tego filmiku. Najpierw zaliczymy sobie może sklep, tak jak jechaliśmy, czyli najpierw będzie to Dills i Primark. Sobie zaczniemy od sklepu Primark. Jak zawsze jesteśmy w Warszawie, to musimy wjechać do Primarku i zawsze coś tam sobie ciekawego kupimy. Jak nie kupimy córce, to zawsze coś sobie ja upoluję. Także dzisiaj, teraz z Primarka mam tylko dwie rzeczy, albo aż dwie rzeczy. I już Wam pokazuję, co tam ciekawego kupiliśmy. Że to jest ciuszek dla naszej córki. Kupiliśmy jej taką oto bluzę różową z myszką Miki. Słuchajcie, już kupiliśmy jej teraz bluzę na rozmiar 104. Taka nam teraz kobieta wyrosła. I zapłaciliśmy za tą bluzę 30 zł. Taka różowa z myszką Miki na długi rękaw. Powiem Wam, że taka całkiem fajna, grubsza bluza, nie jest taka bardzo cienka, więc taka idealna na jesień i na zimkę. Tak ona się prezentuje. Druga rzecz, którą kupiliśmy w Primarku, jest to rzecz dla mnie. Mi tą rzecz mój narzeczony, to jest powiedzmy taka ala Victoria's Secret. Jest taki wzór jak z Victoria's Secret te piżamki, także tu jest dół, zobaczcie. Różowe, białe paseczki z taką fajną kokardką i mamy też tutaj kieszonkę. I do tego jest koszula. Tak ona wygląda, na krótki rękaw, ładna piżamka, tutaj też ma kieszonkę i słuchajcie, ta piżamka nas kosztowała, a raczej mojego narzeczonego, 75 zł i ja wziąłam sobie rozmiar M, więc tak ona się prezentuje. Także bardzo fajna piżamka, bardzo mi się podoba, to jest taka ala satynka z takiego śliskiego materiału, właśnie satynowy, więc idealny będzie na lato, fajnie się będzie w nim spało. Teraz na jesień, zimę wiadomo, że będzie, może być troszeczkę nam chłodniej, ale w lecie będzie to idealny materiał do spania właśnie w upał. Przechodzimy do sklepu Dills, ponieważ w tym roku planujemy z moim narzeczonym zrobić imprezkę na Halloween, w stylu właśnie Halloween, no i potrzebowaliśmy jakichś gadżetów, więc kupiliśmy taki oto obrus, on wygląda, taką pajęczynkę ma. Kupiliśmy ten obrus, to jest rozmiar 101 na 78, więc albo położymy go na stół, mamy biały, więc to będzie fajnie wyglądało, albo na jakiś biały obrus. I ten stół nas kosztował 10 zł, więc mówię, jak na jeden raz, czy nawet na drugi rok, może też będziemy robić taką imprezkę w stylu Halloween, no to właśnie nam się przyda. Dalej, kupiliśmy takie oto dynie dekoracyjne, są takie papierowe i te dynie nasze kosztowały 5 zł, więc takie oto dwie dynie. Dalej, jeszcze kupiłam sobie takie rajstopy w nietoperze, czarne w nietoperze i to jest rozmiar large, bo było small, medium i large, więc wziąłam te większe i te rajstopy mnie kosztowały 6 zł. Chyba 6 zł. Ciężko rozgryźć tutaj ten paragon. I ostatnia rzecz, to jest taka, słuchajcie, opaska, bardziej do zdjęć, z dyniami. Więc taką będę miała opaseczkę na głowie. I ta opaska kosztowała mnie chyba 5 zł? Chyba 5 zł. Więc o, będzie się coś takiego mniej więcej prezentowało. Oczywiście mam kartkę, więc o, proszę bardzo. Taka będę mieć opaskę na Halloween, oczywiście, tylko wiadomo, że do zdjęć, no nie będę musiała tego nosić cały czas. I to już nie w Dillsie, a w Pepco kupiliśmy, słuchajcie, jeszcze serwetki takie z pajączkiem i tutaj z pajęczyną i tu mamy 20 sztuk, kupiliśmy je za 4 zł, ale to już było w Pepco. Dobra, przechodzimy do kolejnego sklepu, jakim jest Twinkle Candle. Proszę bardzo, jest Twinkle Candle. Tutaj kupiłam sobie dwie świece i jeden wosk. Jedna świeca jest od mojego narzeczonego, a drugą świecę kupiłam sobie ja. Być może będzie to świeca na prezent pod choinkę, ale zobaczymy. Więc świeca, którą dostałam od mojego narzeczonego, to jest właśnie ta świeca Mulled Wine, czyli grzane wino. I ta świeca kosztowała, słuchajcie, 86 zł.
A tak naprawdę ja pokażę wam, jak się to wygląda, ale tak naprawdę jechałam, słuchajcie, do Twinkle Calendar, specjalnie do Warszawy jechaliśmy do Twinkle, ponieważ miał wyjść nowy zapach, a wyszedł dzień później, więc zamówiłam go sobie i idzie do mnie, więc będzie oddzielnie. No i tak wygląda szkło. Mulet, no przepiękne są te świece, tak samo pięknie pachną, grzane wino, idealne na święta. Ja już o tych świeczkach wam mówiłam w niejednym projekcie Denko. Tutaj mam dwie rzeczy jeszcze z Twinkle. Kupiłam sobie teraz zapach na czasie, czyli pumpkin, i kupiłam sobie wosk do kominka, bo aż już kończy, więc po prostu sobie go kupiłam i ten wosk kosztował mnie 37 zł. I świeca, która być może będzie na prezent pod choinkę, jest to świeca Lemon Cola, też ta z mniejszej, też ta mniejsza, za 86 zł. Tak samo, tylko zapach Lemon Cola i to jest po prostu przepiękny zapach, ładne takie srebrne szkło, się wszystko odbija, zobaczcie. Ładne srebrne szkło, eleganckie, zapach jest po prostu cudny, nawet jak ta świeczka stoi niezapalona, przepięknie pachnie. Jak ktoś lubi właśnie zapach Lemon Cola, no to wam polecam szczególnie tą świecę. I to tyle ze sklepu Twinkle Candle. Teraz przejdziemy do Lasha, do sklepu Bath & Body Works. Słuchajcie, tam była... oczywiście znowu była promocja, była jedna plus jeden gratis na mgełki zapachowe i na kremy do rąk, więc kupiłam dwie mgełki i dwa kremy do rąk. Mgełki jakie są, to jest tutaj Dream Bright, tak ona wygląda, i ona ma, słuchajcie, jakie tutaj są nuty zapachowe, żeby można powiedzieć, orchidea, wanilia i buróweczki chyba. I ona tak przepięknie, słodko pachnie, ale powiem wam, że to jest taki słodki zapach, trochę bardziej taki cięższy. No, taki idealny właśnie zapach na jesień, na zimę. I w ogóle zobaczcie to opakowanie, no po prostu przepięknie to wygląda. Mieli się... no, och Boże. Nawet nie mam słów na to. Jest to japoński kwiat wiśni i ten zapach znam, ponieważ kupiłam go sobie do Turcji, jak lecieliśmy w Katowicach, i tą mgiełkę miałam akurat w Turcji, zabrałam ją ze sobą na wakacje, na urlop, i słuchajcie, ten zapach mi się kojarzy z naszym wyjazdem właśnie do Turcji i no przepiękny jest ten zapach. Jeden z tych zapachów pójdzie oczywiście też na prezent dla kogo. Mgełki były po... jedna była za 109 zł, no więc za dwie mgełki zapłaciłam ile? Po 5, po około 60 zł. No tak, 55 zł wyszła ze mgełki. I tutaj mam dwa kremy do rąk. Jeden krem to jest taki, nazywa się zapach A Thousand Wishes. Tak on wygląda. Przepięknie też pachnie. Ładnie w ogóle też tak delikatnie, można nawet powiedzieć. I na pewno jakiś albo jeden krem sobie zostawię, albo dwa kremy dam na prezent komuś, więc jeden krem wygląda taki, a drugi krem to jest japoński kwiat wiśni, czyli taka sama jak ta mgełka. Zobaczcie, no ładne są te kremy, trochę mają bardzo podobne dupki do tych kremów z The Body Shopu, i te kremy mnie kosztowały po 39 zł, więc jeden krem był w gratisie, więc zapłaciłam za dwie dychy za krem do rąk. Wysłyszymy się to, dwie dychy za krem do rąk. Trzepnięta, ale też jeden krem, tak jak wam mówiłam, pójdzie na prezent pod choinkę. Przejdziemy do Lasha. Mam dwie kulki, mam trzy produkty ogólnie, jeden to jest ten Bubble Bar, to jest ten taki batonik, taki okrągły, gdzie wiecie, ja wam wyjmę te kulki oczywiście, i to się nazywa kulka Snow Fairy Roll, sorry za kaleczenie angielskiego, i ta kulka, poczekajcie, tylko otworzę. I ten snow, i ten bubble bar nie kosztował, aż to jest od mojego narzeczonego, 46 zł. Tak on wygląda. On ma takie delikatne drobinki w sobie, nie wiem czy będziecie to widzieć, ale ma takie właśnie delikatne drobineczki właśnie w sobie. O, teraz trochę widać te drobinki. I to jest, powiem wam, że najfajniejsze z tego Lasha, ponieważ to może sobie pociąć i mieć na parę kąpieli, czyli bardziej opłaca niż takie kulki. Pięknie pachnie. Dwie kulki z Lasha, i to jest kulka o nazwie Snow Fairy. O, tamte też jakoś podobne ze snowem coś było.
I za Snow Fae zapłaciłam 38 zł. I już Wam pokażę, jak wygląda. Podobnie w sumie. O, taka różowo-biała. Ona też jest brokatem, ale też pewnie go nie zobaczycie, więc takie oto kuleczki. No, możecie powiedzieć, że jestem rąbnięta, że kupuję sobie kulki za 40 zł. Nazywa się Twilight. To gdzieś jest polecenia od którejś youtuberki, chyba od Alice Vlog Channel wzięłam, więc mówię, a spróbuję, zobaczę, bo chyba jeszcze jej nie miałam. I ona wygląda tak, i ona kosztowała mnie 34 zł, wszystko się posypało i ona wygląda tak, jest taka różowa, w księżyce, w gwiazdki i też przepięknie, tak delikatnie pachnie. Powiedziałabym nawet takim trochę proszkiem do prania pachnie, ale taką właśnie czystością. Więc o, teraz mogę sobie użyć, bo czekały, aż nagram tego, ten haul. I to tyle z Lasha. Szybko biegniemy do Action. Kupiłam aż 4 rzeczy, zawrotna suma. I do kąpieli. Tu jest, słuchajcie, znalazłam tą tęczę na TikToku i mówię, nie no, muszę spróbować, bo ona jest biała, a tu widzicie, ma jakby takie kolory. Więc ogólnie nagram z tego shorta sobie i Wam dam tutaj na YouTubie. Też Wam dam linka do mojego Instagrama, w opisie macie, albo tutaj macie nazwę mojego Instagrama i też Wam nazwę mojego TikToka, tutaj macie też nazwę mojego TikToka. To będzie na test tego produktu, będzie na shortcie na YouTubie, na TikToku i na Instagramie, jak Reels wstawię, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To mnie kosztowało, słuchajcie, 9 zł. I taka kulka zwykła, tęczowa, zobaczcie, tu mamy biało, różowe, niebieskie, zielone, z takimi jakimiś tutaj kwiatkami, płatkami różu czy czegoś. Pięknie pachnie, też tak delikatnie i też kosztowało mnie 9 zł i tych produktów obie będzie właśnie test na tych takich zwanych shortach, takich krótkich filmach. Jedna to jest, słuchajcie, taką diamentową mozaikę wyklejam i kupiłam sobie taką świąteczną i dlatego też kupiłam to, bo potrzebuję tego włosku silikonowego, czy tego, wiecie, tego kleju jakby do przyklejania do brania tych diamencików do tego ołówka i przyklejania na obrazek i potrzeby tego wosku, bo mam dwie mozaiki do dokończenia i nie ma właśnie tego wosku silikonowego, więc potrzebuję, przy okazji mówię, kupię sobie i ma taki właśnie wzór świąteczny z Mikołajem i to mnie kosztowało, słuchajcie, 19 zł. I dlatego kupiłam sobie taki organizer, zobaczcie, to są takie cztery pudełeczka z takimi przegródkami na te właśnie wszystkie moje właśnie diamenciki do wyklejania i ten organizer mnie kosztował 9 zł. Idziemy już do ostatniego sklepu, czyli do IKEA. Kupiłam same świeczki. Oto taki zaparzacz do herbaty, ponieważ kupiliśmy w Alanii w Turcji taką herbatę, taka zwykła, taka w płatkach, no kurczę, nierozpuszczalna, tylko taka ta ala fusiasta herbata. No i liściasta, o właśnie. Herbata taką liściastą. I potrzebowaliśmy do tego zaparzacza. Kupiliśmy jakiś zaparzacz w Rossmanie, ale był dosyć taki, te sitko było, miało większe dziurki niż te, więc kupiliśmy sobie w IKEA. Mam dwie takie wielkie świece, one są 90-godzinne, mają 23 cm. Do mojego największego kominka, który jest u mnie w salonie przy komodzie. Nie, takie właśnie dwie wielkie świece. Tych świec 14 cm, one były w promocji po 6 zł. Kupiłam 6 sztuk takich świec, kupiłam, bo były po 6 zł. I kupiłam jedną taką mniejszą, też 45-godzinną, też 14 cm, tylko że czerwoną już na święta. Cztery takie małe świeczki 40 cm też potrzebowałam do lampionów swoich, które też stoją sobie na mojej RTV-ce. No i takie cztery takie świeczuszki, słuchajcie. Tak, całe to haul zakupu. Mam nadzieję, że szybko nam poszło, sprawnie, nie zanudziliście się gdzieś tam po drodze, nie zastaliście. Jeśli dotrwaliście do końca, dajcie oczywiście łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, bo jak wiecie, zdążę do 1000 subskrypcji, żeby być 1000 subskrypcji w tym roku i zamknąć ten rok piękną, okrągłą liczbą. Ale 1000 subskrypcji, być może coś fajnego na mój kanał wleci i coś może fajnego szykuję dla Was, tak? A my się widzimy już w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć i bajo!